Dzień dobry, zapraszam do ósmego, słuchajcie, filmu naszego tarotowego wyzwania. Dzisiaj postaram się pokazać Wam i zinterpretować karty pod kątem intencji, jakby realizacji celów, wskazówek dotyczących realizacji celu na miesiąc 5, 6, 7 i 8, ok? Piąty miesiąc, tutaj zobaczymy jakie wskazówki. Będzie szósty miesiąc, siódmy i ósmy. No dobra, uwaga, w piątym miesiącu. No wiesz co, tutaj jakby to, co się pokazuje jako istotne, jako przydatne, może tak, przydatne, to jest zadbanie szczególnie o siłę psychiczną w takim znaczeniu praktykowania, praktykowania wzmacniania pokoju, spokoju wewnętrznego, tak bym to określiła. Tutaj mogą w grę wchodzić jakieś, powiedziałabym, takie ćwiczenia wyciszające, które z jakiegoś powodu pokazały nam się jako istotne, ponieważ będą Ci sprzyjać przy realizacji obranej drogi, krótko mówiąc. Ale wewnętrzny spokój, praca nad spokojem wewnętrznym właśnie, pokazuje się jako interesująca, jako ważna. I też pokazują się sytuacje, w którym jakieś niepowodzenia przeszłości, mini traumy, takie, powiedziałabym, potknięcia, które gdzieś tam zaszyły nam się w głowie, mogłyby Cię blokować przed tym, żebyś zechciał spróbować jeszcze raz, żebyś jakby rozwinął skrzydła, uwierzył w siebie i rzeczywiście poszedł do przodu, więc to jeszcze dotyczy takiej sytuacji, gdzie jakieś niepowodzenie z przeszłości powoduje, że brakuje nam już wiary w siebie, i nad tym trzeba popracować, znaczy nad wyczyszczeniem tej przeszłości, która jest blokująca, trzeba tutaj popracować. I to się pokazało jako istotne w piątym miesiącu. Szósty miesiąc, zainspirowany akcją, czyli jakby do dzieła po prostu. Tutaj ta karta sugeruje Ci, żebyś w ogóle brał sprawy w swoje ręce i działał wtedy, gdy poczujesz pożądanie do tego, wtedy, kiedy poczujesz wenę być może. Nie zapominaj o swojej intuicji, zwracaj uwagę na synchroniczność, bo to jest też taka energia, która sugeruje, że będziesz miał wsparcie od wszechświata, to znaczy zobaczysz, że to jest na przykład odpowiedni moment, odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, żeby zacząć. I chodzi o to, żebyś tego nie przeoczył, tak? Żebyś nie przeoczył, żebyś wiedział, kiedy masz siąść za tą perkusją, po prostu wziąć pałeczki w dłoń i zacząć grać, okej? Szósty, dobrze, mówię siódmy, przepraszam, siódmy. No to jest bardzo ciekawe tutaj, w siódmym miesiącu, rzeczywiście siódmy, jeszcze ta karta nam się pokazała, bo ona mówi o odnalezieniu powołania duszy, życiowego powołania, o nowych możliwościach, które są nowym rozdziale, bądź nowych możliwościach, życiowych zmianach, które są związane z Twoim talentem, z Twoim darem, z tym, że być może zechcesz się podzielić z kimś jakąś wyjątkową informacją o sobie, wyjątkowym talentem własnym właśnie, może się chcesz podzielić, będziesz się chciał podzielić z innymi. To się pokazuje tutaj w siódmym miesiącu jako istotne i to może być dla Ciebie zaskakujące. To może być dla Ciebie zaskakujące, że zapali się nagle, tak jak ta zapałka tutaj, prawda? Nagle takiego rodzaju rozbłysk, który w ten czy w inny sposób doprowadza do zmiany spraw, doprowadzić może nawet do życiowej zmiany. W ogóle tutaj jeszcze chciałam jedną rzecz zauważyć. Dla osób, które w piątym miesiącu, to jest okolica maja mniej więcej, tak? Jakby będą dbały rzeczywiście o ten mentalny, psychiczny spokój i balans, to wydaje mi się, że właśnie te momenty takiego zawieszenia w jakimś ćwiczeniu, zawieszenia rozmyślań, medytacji, one w Was obudzą, ja tak czuję, nie chcę powiedzieć zainspirują, ale będą jakieś przebłyski takie bardzo silne i silnie intuicyjne, które w Was obudzą, takie
chęć podążania za jakimś pragnieniem. To chciałam jeszcze powiedzieć dla części z Was. Zobaczmy ósmy miesiąc. To, w co wierzysz, to po prostu kształtuje Twoją rzeczywistość. I to jakby ten system wartości, on się zrealizuje. Chodzi o to, żeby się też troszkę przeprogramować, żeby rozpoznawać i zawczasu być może zmieniać, korygować kurs postrzegania jakiejś sytuacji z gatunku nastawieniowym takim nie uda się mi, tak? Albo po prostu, nie wiem, nie mam w sobie wystarczająco dużo wiedzy, nie mam w sobie wystarczająco dużo talentu, nie mam w sobie wystarczająco dużo kompetencji, żeby te wszystkie komunikaty, taki negatywny self-talk, który jakby czasami uprawiamy, właśnie rozpoznawać i zmieniać. I to, wiecie, no czasami trzeba racjonalnie podejść do spraw, tak sobie o tym myślę, już rozwijając wątek. Jeśli ktoś czuje, że nie ma wystarczającej wiedzy lub nie ma wystarczających kompetencji, to jest to ten moment, kiedy zmiana polega również na to, że na tym, że jeśli chcesz kształtować tę rzeczywistość, no to jakby trzeba się zabrać trochę do roboty, krótko mówiąc, i żeby wyjść z jakiegoś kryzysu, niedostatku, po prostu zacząć coś zmieniać w sobie lub douczyć się dowiedzieć, tak? Albo dopytać kogoś na przykład. Poprosić jakąś cenną wskazówkę, cenną poradę, tak? Być za to wdzięcznym później. Chodzi o to, żeby nie utknąć, po prostu nie czuć, że utknęliśmy w sytuacji, w której może Ci się wydawać być coś skomplikowane. Mieć otwarty umysł i pamiętać, że w to, co myślisz, to, w co wierzysz, to tworzy Twoją rzeczywistość. Więc zależy tutaj mi na tym, żeby Wam wskazać szczególnie, że w miesiącu ósmym bardzo ważne będzie moim zdaniem rozpoznanie sytuacji, w której tak naprawdę sam możesz siebie sabotować, sam możesz sobie podcinać skrzydła, nie szukając rozwiązań danej sytuacji, która wydaje Ci się być wyzwaniem, tylko z góry zakładając, że się nie uda. Bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.